Jest poniedziałek, 9 grudnia, a to będzie jaki tydzień? Minę mam taką sobie, bo muszę to nagrywać jeszcze raz. Chciałem sobie to nagrać dzisiaj z samego rana i nagrałem, ale jak montowałem materiał, to dopiero po wyrenderowaniu okazało się, że uciekła mi ostrość. Więc mam nadzieję, że teraz ostrość będzie dobrze, że dźwięk będzie dobrze. Jak nie będzie, to i tak to zaaplauduję, bo już dzisiaj nie mam to więcej czasu. Więc jakie będzie, takie będzie. Całość poprzedniego tygodnia mogę sobie podsumować takim starym żartem, w sumie nieśmiesznym, ale dobrze podsumowującym całość. To znaczy, biega sobie typ po budowie z pustą taczką i zapytany o to, dlaczego biega z pustą, odpowiada, że jest taki zapierdziel, że nie ma kiedy ładować. I to jest trochę podsumowanie tego, co się działo w zeszłym tygodniu. Na szczęście udało się zrobić najważniejszą rzecz, to znaczy nagraliśmy tą sesję, którą planowaliśmy, nagraliśmy sesję Warhammerową, więc już w ten piątek 13, taką fajną datę, będziemy wrzucać pierwszy materiał. Natomiast jest też tak, że jak ktoś chce się od razu zorientować, o co chodzi, ponieważ film, sesja zaczyna się już, że tak powiem, z akcji, więc jeśli ktoś chce się orientować od samego początku, co tam się dzieje i nie być w szoku, że nie kuma, to już w tej chwili na YouTubach mamy materiał po sesji zero, kiedy to wszyscy gracze, czyli Iris, Skała i Wojtek, opowiadają o bohaterach, o relacjach, jakie mają między bohaterami, więc to na pewno ułatwi odbiór sesji, że tak powiem, z kija. Jeśli chodzi o inne rzeczy, które się działy w poprzednim tygodniu, to domykamy, no mówię, ta taczka pusta, domykamy kwestię z LM Publishing, już jest zauploadowany trzeci materiał Skały odnośnie BN-ów zatytułowanych Karczmarze. On będzie do fantazy i będzie o karczmach. To, co jest fajne w tym projekcie, to oprócz tego, że jest on ogromny, bo ma 60 stron ponad, tyle wyszło skalę po, że tak powiem, ogólnym złożeniu, to w materiale, w kwestiach językowych pomagał nam Misiek Cholewa, pozdrawiam. Jak ktoś nie wie, kim jest Misiek, to polecam zacząć czytać książki. Natomiast też nam pomagała przy tym konkretnym materiale Pandora, mam nadzieję, że dobrze mówię, Skala Wyzwania, zrobili nam mapy do tego materiału, więc oprócz znacznie lepszego językowo, mam nadzieję, tekstu, jest też warstwa graficzna znacznie bardziej przyciągająca i mapy, które można wykorzystać na sesji, więc jak dzisiaj wieczorem będziecie na drive-thru, wejdźcie, pobierzcie, wiecie, o co chodzi. Trzecia z takich spraw, która w poprzednim tygodniu zajmowała nam mnóstwo czasu, to była kwestia licytacji, która była na drużynie wiewióry tej licytacji charytatywnej, na której wystawiliśmy sesję. Sesja poszła za jakieś kosmiczne pieniądze, 1300 zł, grupa wariatów, która chciała się wykazać taką dobroczynnością, już się z nami skontaktowała, już ustawiliśmy tą sesję i szczegóły brzmią następująco. Ja tą sesję będę prowadził. Mam nadzieję, że ustawimy ją na luty, jeszcze tutaj trwają negocjacje z ekipą, natomiast już sobie założyliśmy grupę na Facebooku, już rozmawiamy o czym będziemy, w co będziemy grali. Ustaliliśmy, że będziemy grali w Requiem, chyba że jeszcze coś się zmieni, ale raczej w Vampira Requiem, więc u Chronicle of Darkness i będą to wampirze sesje. Co jest fajne, ekipa chce tą sesję nagrywać, więc pewnie jak ją nagramy, wrzucimy ją na kanał, więc będziecie mogli również zobaczyć, jak to wszystko fajnie nam siadło. Więc ja jeszcze raz gratuluję ekipie, która wylicytowała tę sesję, a jak jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to spróbujcie znaleźć na Facebooku grupę Drużyna Wiewióry, bo tam próbujemy pomóc Tymkowi z operacją, więc ładujcie się tam, licytujcie, wrzucajcie własne rzeczy pod licytację, dołączcie się do akcji, bo to jest naprawdę warto i jeszcze pewnie coś o tym będziemy trąbić w przyszłym tygodniu. To jeżeli chodzi o kwestię podsumowania poprzedniego tygodnia, natomiast były też sesje, w sensie była jedna sesja ta Warhammerowa, którą poprowadziłem. Natomiast nie mówiłem ostatnio o sesjach, bo tam miałem atak skały, więc w tej chwili mogę powiedzieć coś więcej, bo mam takie podsumowanie kilku ostatnich sesji, które prowadziłem. I taką myśl, która mi się pojawiła w głowie w związku z tym, to znaczy niezależnie od doświadczenia i niezależnie od tego, jak bardzo gracze chcą grać swoje postaci, jak bardzo chcą być wiarygodni, to w sytuacjach stresowych i natłoku wydarzeń grają jak 15-latkowie. Mając na myśli 15-latków, bo chodzi o to, że mam po prostu spore doświadczenie z grania z 15-latkami jako MGK na obozach RPGowych, jest taka sytuacja, w której w pewnym momencie gracze przestają myśleć o wiarygodności swoich bohaterów i wiarygodności świata i po prostu chcą zrobić coś, co da im w ich zrozumieniu sukces, niezależnie od tego, jakie będą koszty tego sukcesu. I tak się troszkę działo na poprzednich dwóch przygodach, które prowadziłem dla agentów Wasku.
ponieważ faktycznie ciśnienie było dość duże i tempo było dość duże, gracze podejmowali decyzje dosyć karkołomne. Na ostatniej sesji drużyna w gruncie rzeczy na poziomie meta postanowiła zasasynować swojego podejrzanego, wiedząc, że skoro już uciekł im chyba 2-3 razy, to może i uciec po raz kolejny, więc został odstrzelony, wiedząc, że ktoś pewnie za to beknie i faktycznie jedna z postaci, postać Iris trafiła za to do pierdla. Więc o. Natomiast ta specyfika przekłada się na różne inne przygody również, ponieważ jak graliśmy tego Warhammera ostatnio, to możecie, będziecie mogli na filmie zaobserwować, że w pewnym momencie również tak jest. Znaczy, w pewnym momencie też gracze zaczynają podejmować decyzje dosyć pochopne i nie przekalkulowane. Ale teraz, dlaczego tak o tym mówię i dlaczego wyrażam się z tym, o tym z takim emfazą, czy cokolwiek jak to nazwać? Mianowicie dla mnie osobiście jest to wyznacznik tego, że a sesja ma dobre tempo i tak naprawdę w momencie, kiedy gracze przestają myśleć o bezpieczeństwie swoich bohaterów, a zaczynają działać, to znaczy, że tempo jest odpowiednie i już nie trzeba go podkręcać, więc to jest taka informacja dla mistrza gry techniczna. Natomiast druga sprawa jest taka, że można, myślę, że mogę postawić taką tezę, że moment, w którym doświadczeni gracze przestają grać swoich bohaterów, a zaczynają po prostu angażować się w sesję sami sobą, jest to taki doświadczalny moment, w którym widzimy, że imersja istnieje, niezależnie od tego, co mówią inni ludzie. Oczywiście jest to duże uproszczenie i trochę żart, natomiast tak jest. To znaczy, są takie sesje i to potrafi bardzo fajnie zadziałać, kiedy gracze faktycznie angażują się w sesję w pełni, nie myśląc o tym, co robią ich bohaterowie i po prostu próbują przetrwać tak organicznie sami, a nie ich bohaterowie. Co oczywiście jest fajne w sytuacji, w której gramy zgodnie z takimi pryncypiami grania jak na przykład play to lose czy play to flow, które jest znacznie bardziej popularne w środowiskach LARPowych, ale też bardzo popularne w środowiskach RPGowych, które bardziej nastawiają się na granie fabułą i na patrzenie, co z tej fabuły wynika i jak tą fabułę jak najlepiej dramatycznie podkręcić. No więc uważam, że to jest fajne i zachęcam Was do tego, żebyście też cisnęli swoich graczy w zdrowy sposób, to znaczy dawali im wystarczająco dużo wyzwań i wystarczająco dużo stawek i generowali rzutami wystarczająco dużo konsekwencji i fabułą wystarczająco dużo konsekwencji, żeby gracze czuli to tempo, bo wtedy też sesja płynie płynniej, znacznie ładniej się wszystkie rzeczy rozwijają, gracze nie marnują czasu, nie wiem, godziny na planowanie, co zrobić, tylko po prostu działają, więc finałowe sesje, finałowe sceny bardzo dobrze tak wychodzą. A druga sprawa RPGowa związana z poprzednim tygodniem, to jest Botek zaczyna nową kampanię, będzie to hardesowa opowieść o kolonizacji kosmosu i ja się jaram strasznie. Mam swoje obawy względem tej sesji, względem tej kampanii, bo zostało zaproszone do niej również w systemie rotacyjnym bardzo dużo graczy i jak zwykle w takim przypadku obawiam się, że tych graczy jest za dużo, że uwaga na konkretnych bohaterach będzie za mała i to się może gdzieś tam rozjechać, ale trzymam kciuki tym razem, znaczy tym razem, trzymam kciuki, że tak się nie wydarzy. Zwłaszcza, że hype wokół tej kampanii jest ogromny i bardzo wielu graczy, chyba tych najbardziej zaangażowanych, od tygodnia trochę nią żyje. Wymieniamy się na Facebooku informacjami, mieszamy się bohaterami, jeżeli chodzi o kwestie historii, backgroundów. No, przygotowujemy się pełną parą. Zwłaszcza, że Botek jest dość dużym fachowcem, jeżeli chodzi o kwestie tego typu klimatów. Jest z wykształcenia ścisły, pracował kiedyś w Instytucie Problematyki Jądrowej w Świerku, a oprócz tego wiem, że się też konsultował między innymi z Cravenem, który prowadzi taki blog zatytułowany Węglowy Szowinista. Jeżeli go nie oglądaliście, nie znacie tego bloga, to zajrzyjcie sobie w internecie i go sobie znajdźcie, bo jest to super. Natomiast pod względem naukowym wiem, że ta sesja będzie top notch, będzie perełką. I teraz do czego chciałem nawiązać, jeśli chodzi o to wszystko i ten taki przydługi wstęp, do czego on zmierza. A on zmierza do tego, że prep. Część tej pustej taczki i tego biegania z wywierzonym językiem w zeszłym tygodniu wynikał właśnie z prepu do tej sesji, do tej kampanii, ponieważ zrobiłem sobie postać, która jest z jednej strony wojskowym, ale z drugiej strony ma background naukowy, jest doktorem materiałoznawstwa, a tak naprawdę inżynierii lądowej, mniejsza o większość. Chodzi o to, że musiałem sobie trochę poczytać na temat różnych rzeczy, ponieważ wiem, że będę chciał tym grać. I teraz oczywiście są w internetach ludzie, którzy piszą tam postać, co tam pół strony i cokolwiek i reszta jest nieważna, okaże się na sesji. Natomiast
natomiast to wszystko zależy od tego, w co gramy i jakie mamy nastawienie. Ponieważ ja sobie zdaję sprawę z tego, że na przykład ja się będę znacznie lepiej bawił do tej sesji, jeżeli będę wiedział cokolwiek na temat świata, który jest wokół mnie. Więc sobie czytam. Nie jestem alfą i omegą ze wszystkich dziedzin i jeżeli chodzi o kwestie fizyki i nauki, to mam takie liźnięcie. W sensie nie jestem analfabetą naukowym, ale nie jestem też jakoś super głęboko zagnieżdżony w wiedzę na ten temat. Więc chciałem sobie poczytać na temat różnych rzeczy, lotów kosmicznych, temperatury w kosmosie, jak to wszystko wygląda. I to zajęło czas. I jak dla mnie, właśnie taki prep jest świetnym podkładem pod to, żeby na sesji, na takim najpłytszym poziomie, być w stanie odgrywać swoją postać i wczuć się w ten klimat i znowu nawiązać do tego, co było trochę wcześniej, bo trochę jest taki motyw przewodni, mieć szansę na bardzo imersyjne granie i wczutkę. Bo jasne, te bardziej skomplikowane rzeczy, rozmężemy to rzutami, mistrz gry mi powie, co ja wiem, czego nie wiem i to będzie w ten sposób. Na tym płytkim poziomie fajnie jest być przygotowanym, fajnie jest wiedzieć podstawy, żeby właśnie na nich budować to imersyjne granie i tą wiarygodność, która w tym wszystkim pomaga. I to jest to, więc ja wam, że tak powiem, proponuję po pierwsze wczuwać się w granie, po drugie przygotowywać się jako gracze, bo nie tylko mistrz gry powinien ciężko harować, nie, gracze też również powinni przyłożyć się do grania i sobie coś tam poczytać. Oczywiście, jeżeli ktoś tak lubi, bo jeżeli ktoś się nastawia na granie chipsokolowe i rzucenie kostkami, to może sobie nie robić tego prepu, chociaż podejrzewam, że tacy gracze również czytają podręcznik i chcą znać zasady, bo czerpią zabawę z czegoś innego. Ale ja i moja ekipa czerpiemy zabawę z czegoś innego, właśnie z wiarygodności wczówki i fajnego prowadzenia sobie fabuły, tak żeby ona była imersyjna i tego wam również życzę, a że chyba były Mikołajki albo będą, nie pamiętam kiedy są, to życzę wam z okazji Mikołajek dobrych sesji. I cóż, ja wracam do pracy, bo to był stresujący tydzień, kolejny tydzień będzie również pracowity, a to był jaki tydzień?